O, Bogu, jest kolejne. Wiecie, jest jedna rzecz, która się tutaj zdarza. Coś tutaj wydarza na tym obozie. Która dodaje mi dużo otuchy. Mówi, jakby miał. Mało z tego otuchy, ale naprawdę dużo tej otuchy doznaję z tego, że, że Boże dzieci tak podchodzą do Bożego Słowa, że sobie je przypominają, że dbają o to, żeby o nim pamiętać. Wiecie to, naprawdę mamy tutaj tą możliwość, że możemy sobie sięgnąć do Słowa Bożego, sięgnąć do notatek. Przyjdzie taki czas, Bóg doskonale wie, kiedy już nie będzie można sięgnąć. Do Bożego Słowa, do notatek. Na pewno nawet na ten kraj. Chociaż nie ma zakazane to, to jednak wiemy też, że w niektórych miejscach pracy już nie wolno nam tego robić. Zakazane jest to przez szefa, okrytykowani jesteśmy, żebyśmy tego nie robili przez współpracowników. Dokonuje się to jeszcze w miejscach pracy, ale, ale myślę, że i to jest moje, to są moje słowa. Myślę, że naprawdę Bóg wie, kiedy, ale nie będzie takiej możliwości, otwartości, a tym bardziej, że otwartości słuchania Bożych prawd, otwartości Ducha Świętego i docierania do nas, tym Duchu Świętym. To już w ogóle Biblia mówi o tym, że tego w ostatecznych czasach naprawdę będzie brakowało. Będą ludzie biegać z miejsca w miejsce, szukać pokarmu i nie będą mogli go znaleźć, gdyż on rzeczywiście na tej ziemi będzie rzadkością, ale będzie. I chwała Bogu za to, że on zadbał na to, żeby był do końca, bo gdyby nie zadbał, nie było ani, ani jednego miejsca, by nie było na tej ziemi, gdzie byśmy mogli usłyszeć Boże Słowo i mieć świadomość tego, że Bóg nas stawia w miejscu świętości, mieć świadomość tego, że Bóg nam nie mówi tylko o świętości i nie mówi do nas, żebyście tylko sobie posłuchali, ale stawia nas w miejscu świętości i mówi tak będziecie postępować, tak będziecie żyć. 78 psalm 30 werset. Także chwała Bogu za to. Też staram się i wiem, ile naprawdę Bóg daje przez to. Przypominanie. I o tym właśnie będziemy się chcieli dzisiaj o tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać co trzydziestego wersetu a gdy się nadal nie wyzbyli rządzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił, mimo to nadal grzeszyli i nie uważali, uwierzyli, przepraszam, cudownym dziełom Jego Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Zobaczcie, co się dzieje w Izraelu. Spójrzmy na Izraela. Historia, kiedy narzekali, otrzymali od Boga posiłek, otrzymali te przepiórki, otrzymali to mięso. Kiedy jeszcze mieli je między w ustach, między zębami spadł Boży gniew na nich. I wtedy raptem sobie zaczęli przypominać, że jest Bóg, święty Bóg, który będzie ich rozliczał z każdego buntu, z, każdej, z każdego narzekania, z tego, co dzieje się w ich sercach, z tego, jak przeciwko niemu występują. Dopiero wtedy zobaczmy, czy nie za późno. Nie za późno sobie przypominają. Nie za późno dokonuje się to, co powinni myśleć już o tym wcześniej. Kiedy rzeczywiście tych przepiórek jeszcze nie było, kiedy mogli zawołać do Boga, prosić i cierpliwie czekać. Wiedząc o tym, że On nigdy się nie spóźnił, że w Egipcie był zawsze ten Bóg w potężnej mocy okazany, i zawsze to On był nad faraonem, nie faraon nad Nim, tylko zawsze on był nad faraonem. Czy nie mieli czekać, oczywiście, Eee, upał pustyni, oczywiście warunki, w których się znajdowali. Mógłby ktoś powiedzieć, któryś dzień z kolei i oni tego jeszcze nie mają, czego tak bardzo potrzebują. Przechodzili próbę, prawda, o tym też czytamy, ale w tej próbie mieli zaufać Bogu do końca. Nawet kiedy przechodzimy próbę, mamy ufać Bogu do końca i nigdy nie narzekać, wiedząc o tym, że Bóg nam daje próbę ale też i przypomina o tym, co mówił do nas wcześniej, żebyśmy wytrwali do końca. W próbie też patrzy, czy będziemy pamiętali o tym, że On ma nas wszystkim władzę, że On się nigdy nie pomylił, że jest Bogiem, który nigdy nie, nie ma przyćmionego umysłu, jak my nieraz ludzie, który nigdy nie zapomni o nas, który nigdy nie, nie pomyśli o kimś innym, a nagle na my mu uciekniemy z głowy. On nie jest człowiekiem, aby tak miało być. On nie ma takiego umysłu jak my, żeby tak miało się dokonać. To jest doskonały Bóg. Jego, jego myśli są doskonałe. Jego wzrok jest doskonały. Jego e, obserwacje są doskonałe. Nic nie umknie jego uwadze. Naszą rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali w każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu o tym, co On czyni, uczynił dla nas wcześniej, o tym, co On ma moc uczynić, w każdej chwili, w każdym czasie. Wiecie, to jest coś, co patrzymy e, e, z boku i myślimy, przerażający Bóg. Przecież e, nie byli w doświadczeniu. Przecież było im ciężko. Przecież mieli naprawdę może e, żołądki, które już da, mocno im doskwierały. A tutaj Bóg im to daje i zaraz spada na nich gniew Boży. My wiemy dobrze, jaka krnobrność była. Gniew spadał na nich z powodu nieposłuszeństwa. Z powodu kronobności i z powodu buntu przeciwko niemu. Dlatego Bóg nas zachęca. Zachęca nas do tego, żebyśmy nieustannie pamiętali. Oczywiście to się łączy bardzo silnie z ufnością, ale ja chciałbym zwrócić uwagę i żebyśmy teraz w tym też czasie zwrócili uwagę na pamięć. Pamięć pamiętać nieustannie o tym, co Bóg dokonuje. Pamiętać o tym, co On mówi do nas. Pamiętać o tym, jakie informacje on do nas wysyła, mieć taką właśnie pamięć. Mówiliśmy już o tym nieraz, ale ku już na początku, ku zachęcie, pomyślmy sobie, ile pamięci oddawaliśmy rzeczom na tej Ziemi. Ile pamięci byliśmy w stanie poświęcić rzeczom na tej ziemi, bo się baliśmy, że, do, że dostaniemy taką cenę, że nie przejdziemy z klasy do klasy, że, że ktoś nas gdzieś przerobi na, na e, oszuka, to trzeba dobrze pamiętać, że, że, że nie będę mógł wejść tam, z czego korzystam, z czego mogę kupować chleb, trzeba pamiętać. I inne rzeczy się trzeba pamiętać, i poświęcamy ten umysł wielu rzeczom, które wiemy, że są potrzebne. Bo one są rzeczywiście potrzebne, żebyśmy mogli też i funkcjonować tutaj na tej ziemi, o ileż bardziej nasze umysły powinny być też ponaglane, powinny być też uderzane, można powiedzieć, bodźcem ku temu, aby pamiętały o swoim Bogu. Dziwna rzecz, ktoś mógłby powiedzieć najlepiej w ogóle nie zapominać, ale Bóg zna nas i wie, że przez przypominanie będziemy mogli nabierać tej tężyzny. Nie nie i, i nie idźmy jak mówi Paweł, nie idźmy za przykładem niewiary, nie idźmy za przykładem Izraela, który w tamtym czasie był przepełniony na wskrośnie wiarą był przepełniony na wskroś tym buntem przeciwko Bogu, nie idźmy za ich przykładem, idźmy razem za przykładem tych którzy pamiętali nieustannie o Bogu i wiedzieli że nawet choćby na ustroniu, to Bóg może przez ptaki przysyłać jedzenie. Że Bóg się o zaopiekuje, jeśli On to czyni, On wysyła gdzieś, to On się we wszystkim opiekuje. I tak Boży prorok wiedział o tym, że Bóg się o niego zatroszczy. Chociaż nie było żadnego możliwości kupowania, nabywania, Bóg sam osobiście się o niego troszczył. Poprzez ptaki. Wiem, o kim mówię. Otwórzmy pierwszy Koryntian, 15 rozdział. Będziemy tak szli, żeby ten czas mógł być. Dobrze, dużo informacji już mamy, dlatego pozwolę sobie tak przejść. Piętnasty rozdział, pierwszy, drugi werset. Pierwszego listu Pawła do Koryntian. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli, tylko, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. On tutaj mówił wyraźnie: jeśli uwierzyliście nadaremnie, to rzeczywiście nie ma wam o czym przypominać, ale ta wiara ma was pobudzać do tego, żebyście nieustannie pamiętali. Wiara jest tym czy pewnością Boga i ona też powinna nas pobudzać do tego, żebyśmy nieustannie pamiętali o Bogu, żebyśmy nieustannie nasze umysły skupiali na tej ewangelii, którą przyjęliśmy i w której trwamy. Nie da rady tak, żeby pójść przez całe życie o chlebie, które zjadło się kiedyś. W duchowym wymiarze mówię. Nie da rady. Spróbuj wziąć, najeść jednego dnia chleba tak, żeby, ci, żeby cię prze, przesyciło to, znaczy przesyciło, żebyś był tak pełny, żebyś powiedział, że kawałka już więcej nie dasz rady i spróbuj iść, iść o tym chlebie miesiąc, dwa. Nie da rady. Trzeba ten organizm posilać systematycznie. O ileż bardziej Pan nam przypomina i mówi do nas przez tę Ewangelię, abyśmy o tym pamiętali. Dlatego tak bardzo mocny, mocny nacisk kładziony jest na to, abyśmy trzeźwo, z czujnością przyjmowali Boże Słowo. Kiedy mamy możliwość go słuchać więcej, abyśmy rzeczywiście przyjmowali go z takim właśnie Bożym Darem Chłonięcia. Chłonięcia do naszych umysłów, żeby nasze umysły były chłonne, modlimy się o to i wierzę w to, wierzę, bo, bo patrzę na tego Boga, który mówi przez swoje święte słowo, że Bóg tego pragnie dużo bardziej od nas. Żebyśmy byli tak chłonni na Niego, tak otwarci i chłonni na Niego. Może nie chłoni naprawdę w wielu rzeczach na tej ziemi. Chociaż i tutaj Pan Bóg daje, że kiedy chłonimy, chłoniemy to, co nam daje, to On poprawia te wszystkie rzeczy, abyśmy na nich mogli się mniej skupiać. To jest doświadczenie tych, którzy z sercem są przy Bogu, którzy myślą o Bożym Słowie, którzy uczą się Go na pamięć, przypominają te słowa dlatego, że kochają, że kochają Tego, który do nich przemawia. To zobaczycie, każdy to przeżywa, jeśli robisz to z miłości do Jezusa Chrystusa. Nie po to, żeby komuś zabłysnąć, nie po to, żeby gdzieś tam zaświecić, żeby się pokazać, wywyższyć swoje ja. Robisz to z miłości do Jezusa Chrystusa. To doznasz tego, że Bóg będzie poprawiał tą pamięć Ci, abyś mógł o tych rzeczach ziemskich pamiętać, a tamtymi bardziej się zajmować. Bóg będzie to poprawiał. Dlaczego tak robi? Właśnie robi to dlatego. Dlatego, żeby jeszcze więcej móc mieć umysł myśli w tej sprawie Bożej. Umysł pochłonięty Bożą sprawą. Jest jeden umysł w nas. Nie mamy pokładów, nie wiadomo jakich, w tym umyśle Bóg to dobrze wie. Dlatego też daje Ducha Świętego. Oczywiście możemy wyjść w Duchu Świętym i Bóg nas może poprowadzić dalej. Ale też mamy jeden, jak to już kiedyś powiedzieliśmy sobie, Obrazowo, bardzo mocno obrazowo, jeden dysk, na którym zapisujemy te wszystkie informacje, jak dobrze kiedy one są zapisywane przez Boże informacje. Dlatego tak też kładziemy jeszcze tutaj nacisk, abyś nie zajmował tego miejsca w swoim umyśle rzeczami tego świata, bo w tym miejsce ma wejść to, co od Boga. W to miejsce ma wejść to, co od Niego pochodzi, bo kiedy wprowadzisz to w to miejsce, w twojego umysłu, rzeczy z tego świata, dziwne nauki, dziwne informacje, to później nie, nie ma się co dziwić, że z tego powstaje później choroba. Wprowadzasz infekcję na twardy dysk, to nie dziw się, że później jesteś pełen wirusów. Wprowadzasz, zainfekujesz swój umysł, to nie dziw się później, że masz wirus za wirusem i cały organizm jest zainfekowany. Nie ma się co dziwić. Takie jest przełożenie, taka jest zależność. Ale kiedy ten umysł jest trzymany w Bożych rękach, kiedy on, jest, on przez przypominanie nabywa tego, można powiedzieć, tego kształtu właściwego, tych właściwych informacji, to później rzeczywiście przez to przypominanie, przez to, przez to miłość w tym przypominaniu, widzisz sam, jak jesteś w pewnym momencie zdrowy. Jak w pewnym momencie doznajesz takiego, takiego zdrowego umysłu. Oczyszczonego z wielu tych rzeczy, które dokonują się już na tej Ziemi. Mówiliśmy o, o, Boży, o Bożym e, Żołnierzu, mówiliśmy o tym, że, że żołnierz jest w Bożych Sprawach, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze bardziej przyłożyli nacisk do tego, żebyśmy wiedząc o tym, jaki bój toczymy, żebyśmy jeszcze bardziej przyłożyli nacisk do tego, żebyśmy sobie jak najwięcej pracowali w naszym, e, można powiedzieć, naszej pamięci tym Bożym Słowem. Jak najwięcej i chwała Bogu, że to się dokonuje. Wiecie, naprawdę chwała Bogu, chociaż nieraz nie biorę z racji Bóg wie jakiej w tym udziału, nieraz siedząc, bo naprawdę klępuje mnie to. To jednak, kiedy słucham, gdzieś siadam z boku, nawet w pewnych momentach gdzieś staram się ukrywać, ale siedzę z boku, to wiecie, to się chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to, że możemy tak szybko coś jeszcze e, przypominać sobie. Chwała Bogu za to, że Bóg nam to przypomina przez pieśni wiele rzeczy. Naprawdę, chwała Bogu. Ja też cieszę się z pewnej rzeczy, że przez pieśni Bóg przypomina pewne słowa. Można połączyć e, słowo głoszone z pieśnią. Ja akurat to mam. Dziękuję Bogu za to, że pewne pieśni łączę z tym, co było głoszone. I rzeczywiście mogę wtedy to słowo sobie przypominać w, w całości, ona pracuje na, na świeżo w moim umyśle, i, i Pan mi to przypomina przez te pieśni, które były ułożone, przez to, że w jakim czasie też one były układane. Chwała Bogu za to. Idziemy dalej. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Dwunasty werset, dlatego zamierzam zawsze przypominać Wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać Was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba będzie, trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. I tutaj chciałbym, dodamy ten fragment bardzo dobrze, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na tym 13 wersecie 3, drugiej części. Pobudzać was przez przypominanie. O to właśnie też chodziło Piotrowi, potężnemu Bożemu Słudze. Chodziło o to, żeby pobudzać przez to przypominanie. Pobudzajmy się przez to przypominanie. Wiele, naprawdę, wiele rzeczy, wiele spraw miałbyś dużo lżej w swoim życiu, wielu doświadczeń byś uniknął, gdybyś myślał o tym, co w górze. Gdybyś przez to przypominanie mógł sobie jeszcze bardziej w swoim umyśle odświeżać to, co Bóg już mówił przez swoje słowo, co zapowiadał przez swoje sługi, bo wiemy dobrze, że On nie uczyni niczego, czego by pierwszy nie powiedział i nie objawił przez swoje sługi. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział. Szósty werset. Z tego powodu przypominam Ci, Tymoteuszu, abyś, dodałem, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Tymoteuszu, jeśli nie pamiętasz, teraz w tym momencie naparł na Ciebie wróg i jest naprawdę Twoja pamięć zagrożona. Próbuję gdzieś Cię podchodzić, to ja Ci teraz przypominam. Zobaczcie, to Bóg robi tak samo i dzisiaj. Jesteśmy świadkami tego, że nieraz rzeczywiście pewne rzeczy umykają. Bóg w swojej wielkiej łasce mówi, przypominam Ci, mój kochany synu, moja kochana córko, przypominam Ci, że dostało Ci, co Ci zostało dane, do czego zostałeś powołany, powołana, co masz czynić. Przypominam Ci, chwała Bogu za to, że kiedy On nawet to mówi, to nie po to, żeby nam teraz udowodnić, jak jest, jakimi jesteśmy głupcami. Żeby nas pokazać, nam pokazać, jakimi jesteśmy e, małymi w swoich rozumkach. Ale robi to po to, żeby nas zbawić, uratować. Żeby nas w godzinie e, bitwy przeprowadzić przez nią, dać nam zwycięstwo. Dlatego też Paweł mówił tak do tego Bożego Sługi. Drugi rozdział, czternasty werset. To przypominaj już teraz, Tymoteuszu. To ja patrz, ja ci przypominałem, rób to samo wobec innych. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do, zgubi, do zguby przywodzi. Stara się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. To przypominaj, Tymoteuszu, to jest Twoje zadanie. Wiecie, kiedy chodzimy z Bożym Słowem, kiedy chodzimy z tymi lekcjami, które są od Boga, to wtedy, kiedy chodzimy z miłością, i to jeszcze zaznaczę jeszcze raz, kiedy chodzimy z miłością w tym, co Bóg nam daje, to nawet to przypominanie komuś jest wyrazem łagodności, miłości. Niektórzy przypominają tak, jakby po prostu chcieli tym zabić. Ale kiedy chodzi w duchu Chrystusowym, kiedy sam na, na, widzisz, ile potrzebujesz tego przypominania, sam widzisz, ile potrzebujesz tego odświeżania w swojej pamięci, tych słów, które będą ci to przypominały. Sam widzisz, jak jesteś w tym e, niełatwym. To kiedy tak podchodzi do drugiej osoby, to wiesz, ile też potrzebuje ta druga osoba, tej łagodności z Twojej strony, żeby okay. kiedy przypominasz, to żeby to czynić faktycznie w tym duchu Chrystusowym. Żeby ta druga osoba nie odczuła tego, że ty się wymandrzasz że Ty ta się wynosisz na drugą osobę, że Ty teraz pamiętasz, a tamta nie pamięta, ale żeby rzeczywiście to mogło płynąć w łagodności. Chwała Bogu za to, że nawet kiedy o tym rozmawiamy, to płynie to w takiej, takiej zachęcie, że płynie to w takim duchu właśnie posilenia, wzmocnienia, że nikt nie osądza tutaj nikogo, chociaż widzimy pewne rzeczy, ale nawet kiedy rozmawiamy o tym, to nikt nikogo nie osądza, tylko właśnie możemy zachęcić się ku temu, żeby rzeczywiście to było. Chwała Bogu, że, że tak to też działa. Piękną rzeczą jest, im bardziej będziemy to. Bóg nam dał naprawdę też i e, pojemne umysły, kiedy będziemy troszczyli się o to, żeby one naprawdę były oddane w dłonie Jezusa Chrystusa, żeby one były wypełniane Jego treścią, to w godzinie próby zobaczymy, ileż to daje. Ileż to daje, jak, jak wtedy Pan może używać swobodnie tego, co tam jest zawarte. Drugi Tymoteusza. Jeszcze... Albo Księgę Zdrasza. Teraz poproszę, żebyśmy tworzyli Księgę Zdrasza. Księgę Zdrasza, szósty rozdział. Od pierwszego wersetu. Wtedy król Dariusz wydał rozkaz i zaczęto przeszukiwać archiwum, gdzie przechowywano skarby tam w Babilonie. I znaleziono w twierdzy Ekbata Ekbatana. Leżącej w prowincji medyjskiej pewien zwój, w którym było napisane ku pamięci. I widzimy później, nam się dokonuje, ale wiecie, to jest właśnie to, że Bóg chce, abyśmy, o ileż bardziej właśnie dzisiaj, Bóg chce, abyśmy e, pamiętali, abyśmy mieli w swojej pamięci nieustannie, żeby nie było gdzieś tam trzeba, Odszukiwać przez nas czegoś, co rzeczywiście tam Bóg dawał nam, dawał nam obficie, żeby nie trzeba było, ja to nie mówię już nawet w sytuacji doświadczenia, tylko w sytuacji tego, kiedy zaniedbujemy. Zaniedbujemy, aby uczyć się, aby przebywać w tym Bożym Słowie, aby je chłonąć, tylko po prostu sobie tak lekceważymy to przypominanie. I myślimy sobie, a jakoś tam będzie. Duch Święty mi przypomni. Niech. Niech niego to będzie praca, niech on się tym zajmie. Tak, to prawda, on nam przypomina, ale też kiedy przypomina, to chce, żebyśmy o tym rozmyślali. To chce, żeby to było wchodziło do serca, żeby to było w sercu, a kiedy jest to w sercu, to naprawdę przybywa to w nas na, na mocnym, że tak powiem, fundamencie pamięci. Kiedy mamy to w sercu. Co innego, kiedy odbywa się coś na, na płaszczyźnie, tylko i wyłącznie jakiegoś tam lekkiego przypomnienia. Wtedy rzeczywiście widzimy, jak to jest ulotne, ale kiedy coś wpada do serca, kiedy masz doświadczenie z czymś akurat w tym czasie i widzisz, że to jest dość, opowiadane jest o tym doświadczeniu, które akurat tak silnie przeżywasz, to zobacz, jak to wpada do twojego serca, twoje serce czuje to doświadczenie, wie, co przeżywa i wtedy rzeczywiście, jak ważne jest to, żeby pamiętać, żeby rzeczywiście móc przypomnieć albo też i pracować, żeby słowo to słowo mogło swobodnie już od razu przejść do pracy, to, co Bóg dał. Żeby nie trzeba było gdzieś tam odkopywać czegoś szukać. Jeszcze e, e, drugi Piotra, trzeci rozdział. Wiele też rzeczy. Jeszcze Bóg ma. Naprawdę wiele rzeczy Bóg ma, które w tym umyśle się jeszcze znajdują, a które Bóg mówi. Ja je, ja je wyczyszczę. Ja chcę je wyczyścić. Ja chcę je zabrać z twojego umysłu. Sam je wpuszczałeś, ale kiedy będę cię oczyszczał, kiedy pozwolisz, by mógł cię oczyścić, oczyszczę te wszystkie płaszczyzny. Chwała Bogu za to, że On ma możliwość, że On ma możliwość, On ma moc, aby zajrzeć do najgłębszych zakamarków naszych umysłów, naszych serc i tam dokonać swojego oczyszczenia. Chwała Bogu za to. Nigdy, nigdy nie będzie miał takiej mocy jak On. Chwała Mu za to, że On. Dziela na jej, abyśmy mogli być czyści. 2 Piotra, 3 rozdział, pierwszy werset. List ten umiłowania jest już drugim listem, który do Was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać czujności prawe umysły Wasze. A więc czujność to nie jest coś takiego, co tam sobie myślić. Dzisiaj czuwam, dzisiaj jestem czujny i po prostu zakładam przez decyzję, że dzisiaj będę czujny. Przez przypominanie, Piotr mówi. Chcę zachować w czujności prawe umysły wasze. Przez to, że będziecie cały czas rozmyślali o tym Słowie, przez to, że będziecie słuchali tego, co wam się mówi, i myśleli o tym nieustannie, będziecie mogli zachować w czujności prawe umysły wasze. Jest to tak bardzo ważne, dlatego też ten sługa Boży przemawiał tak do tych, którzy byli w tej też bitwie, o wiarę, którzy byli też na tej ziemi. Tymi, którzy przeżywali doświadczenia, którym nieraz było naprawdę też ciężko, dlatego o nich pobudza, nich przypomina, o nich zachęca właśnie przez to słowo. Już na koniec Jeremiasza, 23 rozdział, kiedy masz czas wolny, możesz myśleć sobie, o różnych rzeczach, możesz myśleć o jakichś tam. Sprawach, rozmyślać nad tamtym rokiem, nad tym, co było pięć lat temu, rozmyślać, co, co gdzieś tam kiedyś może widziałeś. Możesz rozmyślać. Albo możesz z pełną żarliwości sercem przypominać sobie słowo, które Bóg mówił wtedy i wtedy myśleć o tym, jak jak przemawiał, czego pragnął, czego pragnie i teraz. I przypominać sobie te wszystkie słowa. Naprawdę Bóg nam dał taką potężną możliwość, że mamy tyle, tyle informacji Nie możemy nieustannie ją sobie przypominać, nieustannie, raz za razem czytać tą Biblię. Jeśli przeczytałeś ją raz, dwa razy, ale oczywiście cały czas mówię o tym, z miłością, Przeczytały się trzy razy, przeczytaj ją dziesięć, przeczytaj ją dwadzieścia, ona nigdy nie zrobi ci krzywdy. I zrobić krzywdę dopiero wtedy, kiedy będziesz podchodził do niej już z, własny, z, z poziomu własnej cielesności. Z poziomu tego starego człowieka, który będzie chciał, aby je, jego ja było widoczne. Ale to jest do oczyszczenia. To jest coś, co Pan chce tym się zająć. Na pewno nie będzie tego oczyszczał poprzez odciągnięcie Cię od Bożego Słowa. Będzie to robił przez swoje Słowo. Dlatego tak ważne jest, żeby obcować tym Słowem nieustannie. Żeby On mógł dokonywać tego przez to, co też mówi w tym słowie do nas. 23 rozdział, jeszcze tutaj 27 werset. Którzy zmierzają do tego, by zacząć w pamięci mojego ludu, moje imię. Od 25, żebyśmy mogli to zobaczyć. Słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, miałem sen, jak długo to trwać będzie, czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według podobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. Zobaczcie, doszło do tego w Izraelu, że oni sobie opowiadali jakieś wieści, jakieś sobie nowości opowiadali, jakieś tam nowinki sobie opowiadali, swoje własne tym, które rzeczywiście też miały tam ich poprowadzić, ale zapomnieli o imieniu Boga, zapomnieli o nim, zapomnieli o Jego słowie, zapomnieli o tym, co Bóg mówił do nich. Może naprawdę diabeł w tym czasie, w którym też żyjemy, robi bardzo dużo rzeczy, żeby tylko zająć nasze umysły, próbuje nam jakieś imitacje wprowadzić, próbuje nam naprawdę, robi wiele rzeczy, żeby wprowadzić w nasze umysły imitacje. Inne informacje niż te prawdziwe, niż te, które będą e, nam bardzo potrzebne w sytuacji doświadczenia, które będziemy mogli skorzystać w momencie doświadczenia. Dlatego też, Ojciec, mówi do nas: Potężny Bóg, który kocha swoje dzieci, kocha i chce mieć je z sobą, mówi: Ty pilnuj się. Ty bądź czujny i trzeźwy, pilnuj się, aby i nieustannie sobie to przypominać. Kiedy masz rzeczywiście mówić pamięć słabą, to jeszcze więcej pozwól, aby to słowo pracowało przez przypominanie nad Tobą, nad Twoim umysłem. Tyle z naszej strony, a, a wiemy, że to nie jest aż tak wiele od strony Pana. I od strony Boga jest to, że dał nam swojego Ducha Świętego, aby nam to Słowo też przypominał. Ale wtedy, kiedy z Nim przebywamy, wtedy, kiedy e, z Nim chodzimy, wtedy ten Duch Święty też będzie nam je przypominał. Są sytuacje, kiedy Duch Święty je przypomina, kiedy odchodzimy. Ale czy to jest dobra sytuacja? Czy to jest przykładna sytuacja? Czy to jest sytuacja wzorowa? Że trzeba gdzieś się odpalać, żeby Duch Święty musiał przygotowywać, przypominać nam Słowo? Nie, lepiej bądźmy w miejscu, gdzie e, przez zwycięstwa przechodzimy, kiedy myślimy nieustannie o tym, co w niebie, i wtedy Duch Święty może coraz to nowymi słowami pracować w naszym umyśle, może coraz to nowymi słowami pracować w naszym sercu, jak dobrze wtedy naprawdę od, odczuwać, doznawać tego, doznawać tego, kiedy On zajmuje się wszystkim w nas, przez swojego właśnie Ducha Świętego, ten Bóg wszechmogący, dobrze zatem jest. Aby jeszcze więcej, tu mamy taką wyjątkową sytuację, że możemy, nie pędzimy do pracy. Chwała Bogu, ale kiedy też wrócimy do naszych domów, kiedy wrócimy do różnych miejsc z różnymi doświadczeniami, pamiętajmy o tym, żeby nieustannie nasze umysły były w najpiękniejszej sprawie, najpoważniejszej sprawie, abyśmy nieustannie byli przy tym, co Bóg mówił do swego ludu. Żeby Jego imię nieustannie mogło być wywyższone przez Jego Słowo w nas. Amen.